Bardzo dziękuję, panie profesorze, za możliwość wystąpienia i bardzo dziękuję również za zaproszenie. Chciałbym tutaj serdecznie podziękować organizatorom tej wspaniałej konferencji. Tak się składa, że na temat zarówno arcybiskupa Sawy Sowietowa, jak i biskupa Mateusza Siemaszki już wielokrotnie miałem okazję zabierać głos na różnych konferencjach, sympozjach, zarówno w kraju, jak i za granicą. Także w zasadzie tak jadąc tutaj dzisiaj do Lublina, zastanawiałem się, co nowego mógłbym powiedzieć na ten temat, skoro los zrządził, że zostałem biografem tych obu hierarchów. No cóż, rzeczywiście obaj hierarchowie mieli bardzo barwne życie. Chciałoby się powiedzieć barwne i długie. No, w przypadku arcybiskupa Sawy Sowietowa to może nie do końca. Natomiast biskup Mateusz rzeczywiście miał zarówno barwne, jak i długie życie. Tych obu hierarchów wiele łączyło. Zainteresowania, wykonywany zawód, ale także wojska. Obaj mieli bardzo piękną kartę w swoim życiorysie związaną z działalnością, powstaniem i działalnością służby duszpasterskiej wyznania prawosławnego w Wojsku Polskim, zarówno w okresie międzywojennym, jak również i podczas II wojny światowej. Ja powiem nieco o ich... Przede wszystkim chciałbym się skupić w swoim wystąpieniu na tych kwestiach wojskowych, na tej roli, którą odegrali w funkcjonowaniu duszpasterstwa wojskowego wyznania prawosławnego. Chociaż obaj zasługują na to, żeby o nich mówić nie tylko jako duszpasterzach wojskowych, ale również i ludziach, którzy byli zasłużeni dla polskiego utekwalecznego kościoła prawosławnego. Na temat obu hierarchów powstał pewny dorobek, literatura, przedmiotu istnieje. Są również źródła, z których korzystałem w czasie przygotowywania monografii. Więc to jest tak naprawdę temat rzeka. Chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że arcybiskup Sawa i biskup Siemaszko wywodzili się z różnych środowisk społecznych. Również wywodzili się z innych środowisk narodowościowych. Ja pozwolicie państwo, że zaprezentuję w dużym skrócie sylwetkę obu tych hierarchów. Opowiem o największych ich osiągnięciach jako duszpasterzy wojskowych i też może też poruszę kwestię relacji międzyludzkich, relacji, bo tak się składa, że no znowu los zrządził, że ci hierarchowie musieli ze sobą współpracować nie tylko w kraju, ale również, a może nawet przede wszystkim na obczyźnie, na emigracji po zakończeniu II wojny światowej, ponieważ ich odyseja nie dobiegła końca wraz z zakończeniem wojny. No i różnie układały się te relacje, więc o tym też warto wspomnieć. Więc jeśli chodzi o arcybiskupa Sawę Sowietowa, no to ten człowiek przyszedł na świat w rodzinie arystokratycznej, miał pochodzenie jak najbardziej arystokratyczne. Urodził się w rodzinie mieszanej w Petersburgu w 1898 roku, u schyłku XIX wieku. Jego ojcem był Rosjanin, natomiast matka była pochodzenia włoskiego, francusko-włoskiego, może tak to będzie właściwe określenie. Odebrał wykształcenie w Petersburgu. Akurat jego młodość zbiegła w czasie z wojną, wybuchem I wojny światowej, wojny domowej w Rosji. On był bezpośrednim uczestnikiem tej wojny, brał udział w składzie tak zwanej Armii Białych Rosjan. W tej wojnie walczył z bolszewikami.
No i podzielił los tej armii w 1920 roku, kiedy wojna domowa w Rosji zakończyła się klęską białych, to wielu przedstawicieli tego ruchu białej Rosji musiała kraj opuścić. Wśród tych uchodźców, wygnańców znalazł się również młody Jerzy Sowietów, no bo właściwie on się urodził jako Jerzy Sowietów. Widzicie tutaj zdjęcie, pozwolę Państwu zaprezentować zdjęcie, które pochodzi z jego akt studenckich podczas studiów na Wydziale Teologicznym na Uniwersytecie w Belgradzie, Królestwie Serbów, Chorwatów i Słoweńców, bo właśnie do Jugosławii wyemigrował, trafił ostatecznie w 1920 roku. Młody, jeszcze młodociany, chciałoby się powiedzieć, cała Sowietów. Jak patrzę na to zdjęcie, no to widzę tutaj przede wszystkim wyciączonego, zmęczonego życiem młodego człowieka, który nie za bardzo wiedział, co go czeka, jaki los mu szykuje przyszłość. No i swój los, swoje życie związał z Kościołem. Najpierw podjął studia w Belgradzie, jak powiedziałem, studia teologiczne. Później również przyjął święcenia, wstąpił do zakonu, złożył śluby i też w Serbii, jak najbardziej w Jugosławii. Stąd to imię, które sobie przybrał, Sava, to bardziej rozpowszechnione imię na Bałkanach, zwłaszcza w państwach byłej Jugosławii. No wiadomo, jaką rolę odegrał Sava, święty Sava w dziejach serbskiego prawosławia, więc podejrzewam, że to miało związek, bezpośredni związek z tym, że nieprzypadkowo przybrał to sobie to imię. No i takiego właśnie jego znamy, tak, jako Savę Sowietową. Jak ktoś powie, że Jerzy Sowietow, to może wprawić kogoś w pewne zdumienie, zakłopotanie. Natomiast Sava Sowietow nie zagrzał miejsce na Bałkanach, trzeba powiedzieć. Podejmował pewne próby zrobienia kariery w strukturach rosyjskiego kościoła prawosławnego za granicą. No więc ostatecznie tak się złożyło, że życie go zaprowadziło do Polski. Przyjechał do Polski w 1926 roku. No 26 rok to okres przełomowy w historii politycznej państwa polskiego. Już to był okres po zamachu majowym, po zaprowadzeniu rządów autorytarnych, więc młody duchowny musiał się liczyć z tą sytuacją, ale trzeba powiedzieć, że świetnie się odnalazł w Polsce, pomimo pewnych takich wpadek, delikatnie mówiąc na początku, na co on zresztą nie miał wpływu, to nie była jego wina. Ostatecznie jednak świetnie się odnalazł w nowej rzeczywistości w Polsce. Znalazł drugą ojczyznę, którą mu zabrano na skutek zawirowań politycznych, więc z Polską wiązał swoją przyszłość i wiele na to wskazuje. Nie będąc Polakiem z urodzenia, z pochodzenia, tak jak powiedziałem, to miał mieszane pochodzenie rosyjsko-włosko-francuskie. Jednak no, z Polską wiązał swoją przyszłość. W pełni się utożsamiał z krajem, z ludźmi. Przeanalizowałem mnóstwo dokumentów dotyczących właśnie działalności Savy Sowietowa w okresie międzywojennym i doszedłem do wniosku, że on doskonale zdawał sobie sprawę z tego, w jakim kraju się znalazł, jak wygląda ta społeczność prawosławna w Polsce, ta dwumilionowa społeczność prawosławna, czego ona pragnie, jakie jej potrzeby, jak trzeba się zachowywać i próbował rzeczywiście robić wszystko, żeby nie doprowadzać do zaostrzenia sytuacji, do zaognienia stosunków, zwłaszcza z państwem. Tak postępowało zresztą wielu duchownych polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego w okresie międzywojennym, ale Sava Sowietow był takim moim zdaniem najbardziej
wymownym tego przykładem. No, przypomnę, że na początku lat 30. w 1932 roku został uświęcony na biskupa. Miał pewien związek również z Lublinem, gdzie tu otóż jesteśmy, prawda, był przecież sufraganem lubelskim, co nieco też tutaj zdziałał. Później przeniesiono go do, u schyłku lat 30. przeniesiono go do Grodna, gdzie dał się poznać jako jeden z takich, no, zagorzałych, najbardziej aktywnych hierarchów polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego, dążących do współpracy z rządem w zakresie polonizacji, o czym tutaj już było wielokrotnie podkreślano. Rzeczywiście polityka, ta polonizacja przybrała na sile w drugiej połowie lat 30. i Sawa Sowietów w tą politykę się bardzo mocno zaangażował, maczał w tym palce. Różnie był odbierany, różnie był oceniany. Te jego działania, ta jego uległość, spolegliwość, dążenie do ułożenia pomyślnych stosunków z państwem, które tak nie było do końca przyjazne temu Kościołowi. Ale trzeba powiedzieć, że nie można, nie mogę tego powiedzieć jako historyk, jako jego biografa, że dążył owszem do ułożenia tej współpracy, jak najbardziej pomyślnej współpracy, ale nie za wszelką cenę. I to chyba jest w tym wszystkim najważniejsze. Tutaj widzimy go w towarzystwie zwierzchnika Kościoła Prawosławnego w Polsce, metropolity Dionizego, świeżo upieczony hierarcha. Natomiast jeśli chodzi o rolę, którą hierarcha odegrał w działalności duszpasterstwa wojskowego, to tak naprawdę kariera wojskowa Sawy Sowietowa rozpoczęła się już po 1939 roku, po wybuchu II wojny światowej, kiedy on został zmuszony do opuszczenia kraju, opuścił Grodno, opuścił swoją katedrę. Potem też to wywołało dyskusję, natomiast uważam, że postąpił słusznie. Z jego biografią jako białogwardysta niczego dobrego po bolszewikach spodziewać się nie mógł. Bardzo dobrze oceniał rzeczywistość, bardzo dobrze dokonał bardzo słusznej, prawidłowej oceny sytuacji. Więc najpierw Europa, później emigracja za ocean do Stanów Zjednoczonych, żeby w 1943 roku ponownie wrócić do Europy, do Londynu, tym razem na stałe. Londyn był siedzibą władz Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie i Sawa Sowietow trwał u boku tych władz jako jedyny wtedy czynny hierarcha polskiego kościoła, polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego na obczyźnie. Cała reszta została w kraju. Biskup Mateusz, o którym za chwilę powiem, w omawianym okresie nie przejawiał jakiejś działalności duszpasterskiej w strukturach polskiego prawosławia. I jak się mówi Sawa Sowietow, to od razu przychodzi na myśl wojna, emigracja, żołnierska tułaczka i polskie siły zbrojne na zachodzie. Otóż rzeczywiście jesienią 1943 roku władze polskie na uchodźstwie powierzyły biskupowi Sawie obowiązki biskupa polowego Wojska Polskiego na uchodźstwie. I on pełnił tą funkcję, ten urząd, aż do momentu, gdy polskie siły zbrojne na zachodzie zostały rozwiązane. Zostały rozwiązane w 1947 roku. W szeregach polskich sił zbrojnych na zachodzie służyło kilka tysięcy Białorusinów, przepraszam, kilka tysięcy prawosławnych, w tym również Białorusinów, Ukraińców. Największym skupiskiem był drugi korpus dowodzony przez generała Włosława Andersa, który brał udział w kampanii włoskiej. Tam również walczyli i ginęli żołnierze wyznania prawosławnego. Także władyka Sawa sprawował pieczę nad tymi ludźmi w okresie bardzo trudnym. W okresie, kiedy ci ludzie
potrzebowali, żeby ktoś, oczekiwali tego, żeby ktoś im dodał otuchy. Potrzebowali właśnie opieki duchownej i Sawa robił wszystko, co było w jego mocy, żeby tą opieką ich otoczyć, żeby zapewnić im należytą opiekę duszpasterską. Naprawdę w warunkach bojowych, w warunkach wojennych to było nie lada zadanie. Ale podołał temu, wywiązał się tego z nawiązką. To mogę powiedzieć jako historyk, który przez wiele lat badał nie tylko życie i działalność arcybiskupa Sawy Sowietowa, ale przede wszystkim historię polskich sił zbrojnych na Zachodzie i udziału w tym wojsku żołnierzy wyznania prawosławnego. Gdyby nie Sowietów, to duszpasterstwo wyglądałoby zupełnie inaczej. Udzielał się również jako obywatel, wielokrotnie zabierał głos na forum międzynarodowym, protestował przeciwko postanowieniom konferencji jałtańskiej w lutym 1945 roku. Uczestniczył społecznie w pracy różnych organizacji, na przykład Związku Ziem Wschodnich. Głównie chodziło o obronę Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej przed zakusami Związku Radzieckiego. Znał istotę bolszewizmu, wiedział, że bolszewikom nie można ufać pod żadnym pozorem. Także był bardzo cennym dla władz Rzeczypospolitej. Dlatego był, użyję tutaj takiego słowa, może nie, ktoś uzna, że nie na miejscu, był wykorzystywany, troszeczkę używany zbyt często przez te władze do tych celów politycznych, ale naprawdę robił to z przekonaniem i cześć mu za to i chwała. Tutaj widzimy go, no, dość znane zdjęcie w otoczeniu, czy w towarzystwie swoich współwyznawców na południu Włoch, miejscowość Barletta. Wśród nie tylko wojskowych, ale również wśród cywilów, którzy podzielili los uchodźców w czasie II wojny światowej. Sawa Sowietów nie zaprzestał swojej działalności w duszpasterskiej po wojnie. Kontynuował tą działalność jako duszpasterz. Ja tutaj dodam, nawet podkreślę, że w 1947 roku został podniesiony przecież do godności arcybiskupa przez ówczesnego zwierzchnika Kościoła Prawosławnego w Polsce, metropolity Dionizego, o którym już była tutaj mowa. Sawa Sowietów zakładał podwaliny pod polski Kościół Prawosławny na obczyźnie, polski Kościół Prawosławny na Wyspach Brytyjskich. Ten kościół, który był ściśle związany z patriarchatem ekumenicznym, w ówczesnych warunkach, w ówczesnej sytuacji, no, to było chyba jedyne wyjście, jedyne możliwe do przyjęcia, to co można było zrobić. Niestety nie dano było mu długo służyć ojczyźnie i cerkwi prawosławnej, ponieważ w 1956 roku nagle zmarł, jak wiemy, w Londynie. Natomiast no, tutaj też zwrócę Państwu uwagę, Sawa Sowietów, ja mówiłem, że on dał się poznać nie tylko jako duszpasterz, ale także jako działacz społeczno, nazwijmy to polityczny, więc wśród oficerów, w tym również wyższych oficerów polskich, w ognisku polskim w Londynie ta impreza miała miejsce. Szanowni Państwo, a to rozmawia z księdzem ministrem, ówczesnym ministrem wyznań religijnych Kaczyńskim. Także Sawa po prawej. Natomiast chyba niewiele czasu mi, panie profesorze, zostało. Nie wiem, nie jakoś trochę straciłem poczucie rzeczywistości. Słucham? 2 minuty, dobrze. To bardzo zwięźle 2 minuty, proszę państwa. Jeśli chodzi o księdza, biskupa, pułkownika Wojska Polskiego, bo to też był wojskowy, Mateusza Siemaszkę. Też ciekawa postać, też bardzo barwna postać. Przyszedł na świat tutaj niedaleko, w powiecie białgorajskim, także pochodził z rodziny innej, tak, niż Sawa Sowietow. Już nie był arystokratą na pewno. Do Wojska Polskiego zaciągnął się w czasie I wojny światowej, potem wojny polsko-bolszewickiej, też brał w niej udział. No i w Wojsku Polskim służył od roku 22, czyli można powiedzieć od podstaw. Wtedy akurat tworzono zręby duszpasterstwa wojskowego wyznania prawosławnego w wojsku, w siłach zbrojnych II Rzeczypospolitej. No i Konstanty Siemaszko
był tym jednym z pierwszych kapelanów, którzy zostali przyjęci, zakontraktowani jako kapelani wojskowi do Wojska Polskiego. Też biskup, co prawda w 1938 roku dopiero został biskupem, pełnił swoją posługę duszpasterską w wojsku w różnych miejscowościach, w Krakowie, między innymi we Lwowie. Biskup brasławski, sufragan diecezji wileńskiej czy wileńsko-lickiej. I tutaj też widzimy go w towarzystwie zwierzchnika Kościoła prawosławnego w Polsce. To była jego siedziba kiedyś tuż przed wojną w Wilnie. Proszę Państwa, to był drugi hierarcha po biskupie Sawie, który opuścił kraj w 1939 roku po wybuchu II wojny światowej. Znalazł się na obczyźnie, na emigracji. Co prawda do 1944 roku nie przejawiał jakiejś działalności aktywnej, mieszkał we Francji. Dopiero z końcem 1944 roku włączył się w tą działalność jako zastępca biskupa polowego, czyli Sawy Sowietowa. Tak. I tu się zaczęła ich ścisła współpraca. Obaj współpracowali, obaj jeszcze się znali z kraju. Proszę Państwa, o tej współpracy nie będę Państwu teraz mówił. No cóż, no, muszę to powiedzieć, dziwnie troszeczkę się układały relacje między arcybiskupem Sawą a biskupem Mateuszem Siemaszko. Powiem tak, że oni nie żyli w zgodzie. Oni nie żyli w zgodzie, pomimo że zostali razem pochowani w Londynie na cmentarzu w Brompton i później, tak jak wiemy, w 12 bodajże roku ekshumowano ich prochy i szczątki przeniesiono tutaj do Polski, do kraju, sprowadzono, wrócili po wieloletniej tułaczce i spoczywają razem, chociaż za życie się nie lubili. Ale to już zupełnie inna historia. Także bardzo Państwu dziękuję.